Siemano, jestem Damianek, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na GeForce Kinsie i po tym jak zrobiliśmy w poprzednim odcinku Bayonetta Dopplera, dzisiaj mamy na start 1650 zł. No i otworzymy sobie standardowo to, co lubię robić, czyli Luxury Knife razy 2. O kurde, Luxury Knife staniało nawet, no proszę bardzo. Luxury Knife razy 2. I oczywiście zaraz sobie pójdziemy do kontraktu i tak sobie zarobimy trochę pieniędzy, ale to już taki standardzik, jeżeli oglądacie moje filmy. 26, tutaj mamy kontrakty. Oczywiście 1200 do kontraktu, 1300 nawet, karambicik za 1200. I tego karambicika sobie sprzedajemy, oczywiście, sprzedaj wszystkie. Dobra, 1500 trochę gorzej, ale to spokojnie, jeszcze raz sobie to zrobimy, razy dwa sobie otworzymy znowu. Cyk, 1300 zł na otwarcie i może coś dobrego tym razem nam poleci, lepszego niż w poprzednich skrzynkach, no nie, no serio. Tego nie możemy nazwać dobrym dropem, bo tracimy aż 600 zł, więc bardzo źle. Otworzymy sobie, nie wiem, skrzynkę Star Knife. Może skrzynki Star Knife nowo nam poleci ten szkieleton. Ile ci ten szkieleton? Co jest? Ile jest na niego procent? 5,5% tego szkieletona go drugi raz trafią. No dobra, to dajemy kontrakt za 1200 zł i trafiamy bajoneta. Śnieć za 1000. O, ale szybko dzisiaj przegrywam pieniądze, masakrycznie. Dobra, otworzymy sobie Santa Bucky razy 10 może nawet. Mamy 647. O kurde, dobra, teraz prawie 600 tych drobniemy cukierków. Więc może będzie fajny profit, skoro to 600 cukierków. Strata 128 zł. Dobra, otworzymy sobie jeszcze raz, może więcej poleci. No 500 około znowu, to też nie będę narzekał, bo w miarę dobrze poleciało, jak 500 tych. Sobie przyspieszę może o AWP, Hyperbestia, Mech Industries, nawet 3. Tylko, że no kurde, zlagowało mi 7 zł straty. Przy większej ilości trochę mi laguje komputer albo stronę, nie wiem. Ale dobra, gdzie tu się robiło? O, tu jest event zakładeczka. Pokręcimy sobie, może nam się coś uda. Pomiń, to znowu lipa. 200 expa to też lipa. Skrzynkę z uspami to otworzymy zaraz. 150 expa lipa. Restricted to w miarę. 2,77 do balans też, exp znowu, czyli lipa. I na sam koniec, o kurde, kałaszek za 30 zł, no dobra, może być. To sobie zostawimy, tylko kurde, teraz te dwie skrzynki. Dobra, mamy to jest za darmo, o tutaj, restricted i usp, otworzymy sobie na sam start uspika, otwórz za darmo. Zobaczymy, czy coś dobrego nam poleci z uspika, jakiś dobry uspik, paragreen, no niestety. O, nawet, a za zysk, dobra, bo za darmo, to wiecie. To mi pokazało, że zysk, dobra. Otworzymy sobie 10 tych. I otworzymy sobie później jeszcze raz 10 i tak damy do kontraktu wszystko. Może jakiś dobry uspik nam dropnie w międzyczasie. O, laguje strasznie stronę przy otwieraniu 10 skrzynek, ale w sumie to jest jakieś obciążenie, więc... No nie dziwię się, nie dziwię się, że laguje, ale czy coś dobrego leci podczas tych lagów, bo nie widzę. 38 zł straty, dobra, otworzymy sobie tego Restricteda jeszcze za darmo. Cyk, Restricted, zobaczymy sobie ile zarobimy na Restrictedzie, bo za darmo go mamy. MK Bazyliszek czy Tygrys, CZK, CZK Tygrys. Złoty 55, dobra, kontrakty. Damy sobie tutaj tak, najtańsze, o tutaj zaznaczyłem jednego z dolnej półki. 15 zł do kontraktu, dostajemy sobie 16, czyli złotóweczka profitu. Znowu mi przeskoczyło, nie wiem czemu w sumie. Kolejne 57 zł i jakaś naklejeczka. Zobaczymy ile z tego zarobię, ale chcę, żeby tu było jakoś dużo, bo no lipa będzie tak nic nie zarobić. O, teraz mnie przeskoczyło. Ale mamy 181 zł w kontrakcie i to jest jakiś kałaszek non-revolution, może Aquamarina w Star Treku. No tak wiecie, w miarę przyzwoicie, ale nie najlepiej. 361, to jest nawaja. Czy to będzie jakaś dobra nawaja? No to jest nawaja Safari Mesh, która nic nam nie wnosi. Miałem 1600 zł, mam 815, a po tym upgrade'zie będę miał ile? 556 zł, świetnie, o to chodziło. Dobra, skoro mamy tak mało pieniędzy,
Musiałbym sprzedać sobie tego flipa, otworzyć skrzyneczkę z kosą, czerwone skiny i spróbować sobie zarobić. No, jeżeli się nie uda, to będzie lipa. No i zobaczymy, czy coś dobrego znoży. No oczywiście, że Rust Coaty, Sable Dodger, czyli jedne z gorszych w tej skrzynce. No i oczywiście czerwone skrzynki, otworzymy ich sobie. Ja to sprzedałem? Czy mam tyle pieniędzy? Czy coś się stało? Halo? Nie, nie sprzedałem. To skąd mi tyle pieniędzy nagle przyszło? Ale dziwnie mi się strona zrobiła. Co jest? Halo? Dobra, po refreshu życia dobrze, ale co się stało, że mam tyle pieniędzy? Nie wiem. Ale dobra, otworzymy sobie jeszcze raz. Czy jakiś cashback jeszcze byś przyszedł, to co? Nie wiem totalnie, co się stało, ale Good Night w Urban Masket też nie jest za dobry. W każdym bądź razie 55 zł straty. Więc sobie może coverciki otworzymy 5 i w sumie pójdziemy na kontrakty. W sumie to tak sobie myślę, to jest dzisiaj ostatni odcinek z GeForce Kings'a w tym roku. Więc no możecie stawić łapeczkę w górę, bo GeForce Kings'a w tym roku już nie będzie, jutro jedynie case dropik. No i dobra, idziemy sobie na kontrakty i robimy upgradera, bo wyszedł odcinek już chyba z 5 minut, nie wiem ile dokładnie, bo tutaj kilka cięć musi być. No i będziemy kończyć powoli ten odcinek, bo no nie siedzi totalnie. 389, może tutaj dobry jakiś flipik, 414, no to coś zarobione, ale nie do końca. A teraz zrobiłbym sobie 1000. 1000, nie, to 1000 chciałbym bardziej. O, Karambit Brightwater, który niestety nie siedzi. A więc ja wam dziękuję za oglądanie. No i powiem, że do usłyszenia w jutrzejszym filmie. Siema!